Cześć, ja jestem Karla, a to są Simsy. Dzisiaj mamy Oskara. I na wstępie mówię, że w niedzielę nie będzie odcinka, ponieważ ogólnie w tym tygodniu będą tylko i wyłącznie dwa filmy, bo widzę, że statystyki, po prostu wyświetlenia, widzę, że nie nadążacie widocznie może z oglądaniem, bo tego materiału u mnie jest naprawdę dużo, ponieważ prawie codziennie wrzucam jakiś jeden film. Wiadomo, że wy nie oglądacie tylko i wyłącznie mnie, więc pewnie macie tego więcej do oglądania. No i postanowiłam, że w tym tygodniu będzie tylko i wyłącznie Oscar oraz własny biznes, a tutaj mamy szkolny projekt, poprawa ocen, Więc nasze bliźniaczki są szóstkowe i będą miały za chwilkę urodzinki. Jak również możecie spostrzec, Marta jest takim toddlersem, ma tuż komunikację na trzecim poziomie, wyobraźnię na drugim, pozostałe na pierwszym. Po prostu wyskoczyła mi z kołyski, no i tyle. Dziewczyny, wy na pewno, a ty masz ten etap swój cudowny, weź to wyłącz. Co wy dziewczyny robicie? Idź sobie oglądać, co? Nawiązywanie przyjaźni, bardzo jesteście bla bla bla. Po prostu zachowuj się przyjaźniej, tak nie mamy innej opcji. A ty co, też prosisz o radę? Nie, rozmawiasz z nią. Nie wiem, idź oglądaj film akcji, bo wy macie bardzo niską... jak to się nazywa? Czekajcie, słowo mi uciekło. Bardzo niską mają zabawę. Prace domowe wam posprzedaję, ponieważ wy już do szkoły nie idziecie. Jak również te projekty, które zrobiłyście, też wam posprzedaję. No. A projekty szkolne dostanie do wyposażenia Oscar. Dla kolejnych może dzieci. No. Okej, masz dwa. Fajnie. Więc w zasadzie to tutaj proszę bardzo, wyciągamy sobie torcik. Mam nadzieję, że się nie zepsuje. No, 3 godziny. Chodź tutaj, wypowiedz życzenie, już nawet nie jedz tego. Liliana tutaj podejdzie. Masz esencję z samej siebie, bo zjadł ją krowokwiat. Ale nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku nam umrze, ponieważ i tak musi jeszcze zajść w ciążę. Ja tu zaraz, widzę, że tutaj Natalia się przymierza do zmuchnięcia świeczek. Dlatego też ja podjadę sobie na tabie. W ścianie nie chcę być. No. Dobra, powiedzmy. I tak. No i co? Nie masz siły, tak? Powiedz. Okej, zmuchnęła. O, trochę jej się przytyło. To dobrze. Musimy ci kolejną cechę wybrać. Dobra, niezdarna i... może bądź też rodzinna sobie. Obniżymy ściany. Dodaj tutaj świeczki urodzinowe. Tak. Prezentami. A ty... Czemu mi świeczki zgasły? Okej. Chodź teraz ty wypowiedz życzenie. Czekaj, nie tak szybko, bo ja to muszę... Oczywiście Oskar sobie śpi, ma to totalnie w poważaniu, że jego... Tak, super, nie ten klawisz. Że jego córki dorastają. No, poważnie, nie macie siły, dziewczyny, co jest? Okej. No. I co? Dobra, przekręciła się. Smakoszka uwielbia naturę i może bądź śmiała w takim razie. Nie zauważyłam. Czy ty sobie podbiłaś tą odpowiedzialność? O nie, nie podbiłaś. O kurde. No trudno, już jak zrobione urodziny, to
to zrobione, ponieważ dziewczyny miały tam, robiły te projekty i ona sobie właśnie, ona znaczy się, tu się sprawdza, Joanna sobie podbiła odpowiedzialność, że jej pokazywała odpowiedzialna, a jej tam minimalnie tak brakowało. Myślałam, że jak pójdzie do szkoły, to sobie podbije, a widocznie nie podbiła i nie jest odpowiedzialna, więc nie ma dodatkowej cechy. No ale dobra, trudno się mówi, no. Nie wszystkie dzieci muszą mieć. Chociaż, no trudno, no. Jak wyszło, weź tutaj, daj te świeczki. Ja dziewczyny teraz wyprowadzę i widzimy się, jak już będziemy mieli przyjęcie zaręczynowo-weselne tutaj. Dobrze, mamy sobie przyjęcie i kilku gości. I tutaj widzę, że ty jesteś chyba jakaś smutna. Ogólnie to tutaj mam takie super obrazy, że... Czekajcie. Tutaj możemy włączyć sobie aurę emocjonalną i oni będą rozbawieni, bądź będą flirciarscy. Się o to postarałam, żeby tym razem było łatwiej. Mamy coś zjeść, dlatego sądzę, że tutaj weź porcję razem. Wszyscy zapraszam. Bierzcie sobie, z wyjątkiem Liliany, bo ty w sumie jadłaś, więc nie musisz. Ale oni wszyscy tutaj tańczą. Przestańcie tańczyć, no co jest? Tak? Idziemy wszyscy zjeść. Już, raz, dwa, trzy. Ciekawe, czy miejsc nam starczy. Bo tak dosyć sporo osób, powiem wam szczerze, zaprosiłam, ale widzę, że nie wszyscy też przyszli. No. No trudno się mówi. No w kuchni też masz miejsce, tutaj miałeś kanapę jeszcze. No, siadać i jadać. Chociaż wiesz co, ja bym wolała, żebyś ty, Oskar, siedział raczej z gośćmi, nie? Bo chodź tutaj usiądź. Możesz tak się ten przenieść tu? O, ten jeszcze. Biskitu. Przecież cię zaprosiłam. O, nie mogę już cię dodać do grupy, bo mamy dużo osób. W takim bądź razie może usuniemy ciebie z grupy, bo sobie i tak kontrolujemy, więc nie będzie problemu. A ty sobie usiądź i tutaj możesz opowiedzieć dowcip jeden. Żartować o modzie możesz, tak? Okej, zaliczyło nam się. W ogóle, dlaczego... Tutaj jest to, że tylko że to o dwa wzmacnia tylko nastrój, więc oni mogą być tamten na przykład. Na ciebie w ogóle to nie wpływa. Czy ja to włączyłam, czy ja tego włączyłam, niby coś nie działa. A do flirtów teraz mamy mieć. Dobra, no to to w takim razie. Zobaczymy, czy... O, udało się. Mamy zjeść tort. No przecież są. O co wam chodzi? Było, a teraz coś nie ten. Więc spróbujemy z tobą tutaj ciebie może pocałować. Tak, tu widzę, że ktoś sałatkę zjadł. Gdzie ty idziesz, Liliana? Co? Aha, tam idziecie. No dobra. Ja będę w międzyczasie sprzątać. I sądzę, że wy powinniście się zaręczyć w tym momencie. O, proszę bardzo, oświadcz się jej, a ja tutaj już idę na tab, żebyście to wszystko bardzo ładnie widzieli. No, jest muzyczka, a wy co? No ty... No zrobię mu coś. On mi już to drugi raz robi, że mi włazi w kadr. Świetnie. Ty, gościu! Dobra, udajmy, że go tam nie ma po prostu, no. Ignorujmy go tak, właśnie. Okej. Okay. Może on też by po prostu chciał, żeby go Oskar tutaj wziął w te...
Wywroty. A, okej, czyli zaliczyło się to z flirtem. No dobra. Pokaż podziw. Chodź tutaj, musisz zapytać o zawód na przykład. Ojejku, ja to nie uklikam. Nie. Nie tak, to nie ty miałaś być. Chodź, ty możesz posprzątać w sumie. Czuj się jak ten. Dobra, skoro już tu idziesz, to proszę bardzo tego możesz, nie wiem, okazać jemu podziw. Jemu możesz opowiedzieć dowcip o kosmitach, czy tam kaczkach, nie wiem co to było. Jemu możesz, może nie zabawne, tylko też mu okaż podziw, a co? Tutaj możesz na przykład, co my możemy tu zrobić? Możemy poprawić humor. Ciebie możemy zapytać o zawód na przykład. I czy to wystarczy? Czy będzie nam chyba czegoś brakować? Nie wiem. Już chyba wystarczy, bo tu jeszcze ma tych dwóch, a jest 10. No dobra. Zobaczymy. Jak tam krowokwiat. Nie jest głodny. Okej. Okay. Jeszcze teraz musimy wziąć sobie ślub i postarać się o dziecko, które chyba nie wiem, czy w tym odcinku się urodzi. Mamy srebro, więc wszyscy... A czekajcie, jeszcze was tu... chodź, weźmiesz z nią ślub. Oskar dowiedział się dobrze, fajnie, że tam pracujesz, a ty zostaw to sprzątanie. Chodź, podejdź tutaj, kochanie. Oskar, skończyłeś już rozmawiać, tak? Idziesz tam się ten? Dobra. I znowu nie będziecie stać, bo oni chyba nie stoją pod tym łukiem. Mi się chyba po... Dobra, niech oni sobie tutaj się tak, wiecie, miziają, kiziają i w ogóle. Ja sobie tu idealnie ustawię kamerę, żeby złapać tylko i wyłącznie to, jak oni już... Mam nadzieję, że tym razem Oskar wręczy jej obrączkę. Widzę, że słyszałam, że ktoś znowu tutaj się ciśnie. Bella, okej. Okay. Ale ona tylko do drinków. A z tego co się... O, właśnie. I znowu ona będzie mu dawać. Chyba. Co? Czy nie? Halo? No nie, on. Okej, okay, mam kilka zdjęć, mam nadzieję, że wszystkie wyszły. Tak więc wy możecie już sobie sayonara pójść. Dzięki, było fajnie, naprawdę. Tutaj widzę, że krowokwiat ma torcik. Niestety Liliana nie może się na niego skusić, bo już jeden zjadła. I to na tym save'ie, znaczy w sensie na tym teraz, jak tutaj teraz gram. Jeszcze przed nagraniem. Więc byłoby po prostu tak, że ja może usunę te wszystkie powiadomienia. Byłoby tak, że teraz by umarła, a musi nam jeszcze dziecko urodzić i przyłapać nas na zdradzie. A to jest zepsute, więc muszę to posprzątać. A ty co, nie idziesz jeszcze ten, nie? Dla ciebie impreza ciągle trwa. No dobra. No to możesz sobie tam się pobawić, też sobie poszedł i pogłaskać. I proszę bardzo, podejdź mi tu. Ty też proszę bardzo, podejdź mi tutaj. Dziecko mi się obudziło. Dziecko jest lekko głodne, więc zaraz ja jej coś tu dam. Tylko zablokuję i wyłączę. Co ty możesz sobie zjeść? Możesz sobie zjeść, proszę bardzo, tościka. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest zepsuty. Ostatnia porcja, w ogóle Oskar musi znowu coś ugotować. Ty już tutaj przyszedłeś, więc proszę bardzo, postaraj się o dziecko z Lilianą. I musiałeś aż na przedpokój wyjść, żeby się ją o to zapytać, tak? No dawaj, dawaj. Halo, Oskar. Małgorzata, jesteśmy nieco zajęci. O, właśnie, dobra. Wy sobie tu figlujcie, a my pójdziemy tutaj do naszej...
No co, miałeś jeść? No czemu nie chcesz jeść, maluchu? Musisz jeść, żeby być duża i silna. Tak. Zjedz sobie, a potem rzeczywiście możesz, jak chcesz, możesz i układać te klocki, bo tutaj myślenie masz, że tak to nazwę, trochę najgorzej, więc. A nie możesz jeszcze tutaj tego, więc chociaż jeden tablet był już na podłodze. Czy ty to zjadłaś? Zjadłaś doskonale. Więc możesz sobie grać w grę. Tutaj, dobra, wy sobie śpicie może, co? Też ty to, nie no dobra, śpicie. I ja sądzę, że odezwę się do was może, nie wiem, rano, jak już będzie. Albo kiedyś tam, zależy co się będzie działo. Bo jednak wiecie co, chciałabym, żeby Liliana po prostu w tym odcinku nam urodziła. I najlepiej, żeby zginęła i przyłapała nas na zdradzie. Słuchajcie, sprawy prezentują się tak, że mamy piątek, godzinę 9 i nasza Liliana koło 14 powinna rodzić, tak sądzę. Więc mogłaby sobie wstać i coś zjeść zaraz. Tutaj widzę, że krowokwiat jest gotowy, ale musimy go nakarmić. Dziękujemy Ci, Natalia. I jak również też wyskoczył mi komunikat, że tam Oskar ma urodziny, w sensie, że możemy świętować jego urodziny, więc zaraz też to zrobimy. Wstawię sobie tutaj torcik, tylko niech on idzie nakarmić krowokwiata i zdmuchnie sobie świeczki i będzie dorosłym w końcu, bo jego wszystkie dzieci są praktycznie młodymi dorosłymi, a on jest dorosłym, więc to takie trochę, no wiecie, dziwne dosyć. Jeszcze sprawdzę, czy też Alicja jest nadal młodą dorosłą, dobrze. Bo to by było dosyć dziwne, gdyby jego dziecko było starsze od niego. Więc idziemy sobie zmuchnąć świeczki. Żadnej wielkiej imprezy nie robię, to wiecie, tak. Tylko ten. Kic. Okej, okay, Oskar zmienił grupę wiekową. Też może dodać świeczki urodzinowe. No. Schowamy sobie torcik. Ty nie jesteś aż taka głodna. Tutaj musimy tylko i wyłącznie popracować jeszcze nad korzystaniem z nosniczka i też będą urodziny. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy może w następnym. Ty robisz to siku. Idziesz robić siku, dobra. W międzyczasie mieliśmy też pożar. Stwierdziłam, że już nie będę tego nagrywać. Bo wiecie, tam pożar to taki mało ważny szczegół, nie? Dobrze, o czym to ja mówiłam? O tym, że chyba nie będziemy urządzać żadnego przyjęcia. Ty w sumie też mógłbyś zjeść. Dzięki, Joanna. I ten. Ty tak na dobrą sprawę też może byś wzięła porcję. Właśnie jak zostało, to weź sobie porcję. A mówiłam chyba o tym pożarze, że ta Liliana go wywołała i tutaj musieliśmy zamienić aż trzy blaty i kuchenkę. No, ale to tam tylko taki pożar. Zawsze wtedy, kiedy nie trzeba. Nie, nie mamy teraz czasu, dziecko. W sumie planowałam, żeby zaprosić te nasze dzieci na przyjęcie, ale potem stwierdziłam, że nie chcę, bo to się znowu przedłuży i zaraz wyjdzie, kurde, półgodzinny odcinek. A chcę, żeby ten po prostu był krótszy. Tutaj tobie jeszcze nie miga. Zjedz sobie i w sumie. Oskar, czy ty gadasz sam do siebie? O co ci chodzi? Ty możesz opowiedzieć historię. A nie, on z tą małą rozmawia, rozumiecie, przez ściany. Dziecko, czemu ty nie jesz? Jedz to. Możecie przecież jeść i rozmawiać w międzyczasie, nie? Ja ich po prostu już naprawdę. I co, i stamtąd będziesz z nią rozmawiać, tak? No nie powiem, po prostu mnie ci Simowie osłabiają, naprawdę. Oskar, nie sprzątaj, nie. Nie sprzątaj, połóż to. Połóż. No, grzeczny Oskar. Tutaj poczekam, aż ta mała zje. W sumie już zjadła, jest najedzona. Tak więc możemy sobie, tam coś słyszę, a tu cieknie, okej, to zamienimy. I idź ją uczyć korzystać. Z nocniczka może wbijemy, może zrobimy jej urodzinki. Miga, zaraz będzie rodzić, zaraz będzie rodzić, zaraz będzie poród, ale fajnie.
W takim bądź razie idź sobie, skorzystaj. Cieszę się, że zaraz będzie poród. Możesz sobie przyjść tutaj na górę od razu. Jest, zaczął się poród. Super. W takim bądź razie możesz choć urodzić dziecko już. Zaraz może dostaniemy też tego torta. To zjesz. Mam nadzieję, że to nie będą bliźniaki, bo rozumiecie, że ona oglądała programy dziecięce. No. Sama z siebie. Proszę powiedz, że to nie będą bliźniaki. Dziewczynka, ale zaskok. Violetta. No nie mamy takiego. I na szczęście jedno. Uff. Ulżyło mi po prostu. Weź się ukołysz, weź się przytul. Uciszaj. No co nie możesz? Karm pieś. Czy ty idziesz do tego dziecka? Nie, nie idziesz. No to... O co ci tam chodzi? A teraz możesz? Czy nadal nie możesz? No, dziękuję. Może weź się nakarm. Weź się uciszaj. Potem możesz się kołysać, a ty jak tam? Z tym nocniczkiem w sumie przydałoby ci się wykąpać. Tak więc weź się wykąp. Powiadomienia nie było, więc chyba minimalnie, patrzcie, 7%. No dobra, no trudno. No karmisz ją tam, czy uciszasz, czy nie wiem, co tam masz robić, bo... A ty kąp ją. A jak tam ten? Jeszcze nie ma tortu. Dobrze. Oni mnie tak dzisiaj denerwują. Coś każe im robić, a oni totalnie to rzucają i idą robić coś innego. No. No, wanna się zabrudziła. Idź ją połóż spać w takim razie. Weź to wyczyść tutaj. A ty sobie... A czekajcie, ona musi nas na zdradzie przyłapać. Więc jeszcze sobie skoczymy szybko do naszej nowej ofiary. Tylko położymy małą spać. Tak. Ty mogłabyś zmienić sobie strój. No czemu ty jeszcze płaczesz? Zmień brudną pieluszkę jej w takim razie. Ty idziesz spać. No. Dobra, już weź tego nie czyść. Położyłeś dziecko spać. Tamta też się utuliła, więc idziemy szybko do naszej nowej ofiary. Dobra, jesteśmy. Pukamy do drzwi. I jest to Simka, która nazywa się Sara Król. I jest od Wiktoreczki. Bardzo fajna Simeczka. Zaraz ją tutaj oparcie gotuje akurat. Mam nadzieję, że nie zrobi pożaru. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to flirciarskie zapoznanie może. Skoro jesteśmy w nastroju do flirtów, to czemu nie? Romantyczka śmiało wielbi naturę. Właśnie, bo ja wam nie powiedziałam. Między odcinkami wykupiłam Oskarowi tą cechę uważny i on teraz po prostu poznaje od razu te wszystkie cechy, więc weź nią po prostu tej zarzuć barierę, barierę, tak, barierę. Okej, okay, pochwali wygląd jeszcze może. Gadkę na podryw. Też musimy chyba trochę przyjaznych, co? Może zapytamy ją o zawód. No co jest? Coś ci się znowu skreśliło. Rany, Oskar, czemu ty taki jesteś? Zapytaj ją o ten zawód i spadamy stąd. Tak, Oskar? Zdobyta złośliwość. Jest bezrobotna. Dobra. Czy wy między sobą, tak? Nie, to ty już nie. Ty masz z nią tutaj ten... więc idziemy sobie do domu i postaram się, żeby Liliana została pożarta. Jesteśmy sobie w domu, wzięłam też z nami naszą Sarę, ponieważ z tego wszystkiego po prostu już zapomniałam wam jej, że tak to nawet trochę z bliska bardziej pokazać. I oczywiście zamknięte oczy, bo przecież czemu nie, jak trzeba pokazać. No to tak wygląda. No. Okej. Okay. A więc zobaczmy, jak tam się ma nasz krowokwiat. Powiedz, że masz torcik. Nie masz? Czemu? Czemu mi to robisz? A chcę, żeby ją po prostu teraz pożarło, bo
Już raz została zjedzona, więc chodź tutaj, podejdź, idź sobie tam podejdź. Tak, a my się tutaj. Czy ty idziesz do dziecka, czy co ty idziesz zrobić? Chodź tutaj. Chodź, dodamy cię do grupy. A idziesz telewizję oglądać, okej. Tutaj sobie ożywioną rozmowę przeprowadzimy, może porywającą historię. Widzę, że Arkadiusz nas gdzieś zaprasza, ale my nie chcemy. To sobie sprzątniemy. Zostaw te śmieci. Chodź tu, kobieto. Ja cię muszę tu zamknąć. Jesteś niebezpieczna dla środowiska. Odblokuj, zablokuj dla wszystkich. Proszę bardzo, możesz się tu bawić z krowokwiatem. On jakoś w nocy był głodny, więc podejrzewam, że teraz też w nocy będzie głodny, a ty znowu pokazuje się, że jesteś w żłobku, a nie jesteś. Idź się strzemnij w takim razie. No. My tu będziemy się zapoznawać z naszą Sarą. Sądzę, że w następnym odcinku pewnie będziemy mieli już z nią jakieś romanse. I że będzie już prawdopodobnie z nami mieszkać. Jak również w następnym odcinku, czy ty sobie idziesz, tak? Opuszczasz nasz. Okej. W następnym odcinku też będą urodziny Marty. Gratulacje nowego członka rodziny, dzięki. Nie wiem, jak z Violettą. Czy też będzie miała urodziny, czy nie? W ogóle masz nazwisko po mamie, zapomniałam ci zmienić. Dobra, wiecie co? Ja się pożegnam z wami tutaj. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu słowo bakłażan. To dostaniecie ode mnie serduszko. A za chwilę też pewnie zobaczycie filmik, już jak ten krowokwiat pożera naszą Lilianę. No. No to do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!